Cześć, z tej strony lekko przeziębiony Krzysiek Lis z Domowego Survivalu. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tej książce, o tym jak przetrwać atak z użyciem broni atomowej. Zapraszam. Pamiętacie na pewno, że jakiś czas temu byłem w Londynie, by nagrać dla Was film o tym, co można zabrać na pokład samolotu? I kiedy tam już byłem, to pojechałem do takiego fantastycznego muzeum: Imperial War Museum, e, czyli Imperialnego Muzeum Wojny, czy Muzeum Wojen Imperialnych. W każdym razie muzeum, w którym prezentowany jest szereg tematycznych wystaw związanych z wojną. Z wojną od strony samego toczenia tej wojny i od strony tego zaplecza, na przykład tego, jak ta wojna wpływa na cywilów. I naprawdę jest to fantastyczne muzeum. Zachęcam was gorąco do jego odwiedzenia. Jest tam też ekspozycja nawiązująca do broni i do wojny jądrowej, m.in. ta właśnie bomba, mały chłopiec, obok której na tym zdjęciu stoję, to znaczy. To nie jest ta sama bomba, którą zrzucono w 1945 na Hiroshimę, to wiadomo. Natomiast jest to jedna z pięciu takich bomb wtedy zbudowanych. No wiadomo, że to jest sama obudowa, tak? To już tego materiału rozszczepialnego i wybuchowego w środku nie ma. Wychodząc z tego muzeum, wstąpiłem do muzealnego sklepiku z książkami, w którym obkupiłem się w najróżniejsze książki. Pokazywałem je na Instagramie. Pierwszą, którą wybraliście do omówienia, jest ta właśnie książka How to Survive an Atomic Attack A Cold War manual i to tak naprawdę to nie jest jedna książka to znaczy to jest jedna książka fizycznie natomiast składa się ona z przedruków trzech zimnowojennych amerykańskich publikacji e, pierwszej e, chronologicznie patrząc Survival Under Atomic Attack z 50 roku Fallout Protection What to Know and Do About Nuclear Attack z 61 i Family Charter Designs z 1962 roku. Odnośnik do tej książki oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem, ale ja Was nie chcę naciągać na coś, co tutaj według ceny na okładce kosztuje 10 funtów, w sytuacji, w której każdą z tych trzech publikacji można sobie za darmo obejrzeć w Internecie. I odnośniki do tych trzech publikacji, które w tym tomie zostały przedrukowane, również znajdziecie w opisie pod tym filmem. Ja bardzo lubię przeglądać materiały tego typu, jak zostały opublikowane w formie tej książki. Po pierwsze dlatego, że pokazują mi tę amerykańską perspektywę na obronę czy ochronę ludności cywilnej, przed skutkami bomby atomowej. Ochronę, którą tak naprawdę można byłoby streścić tymi słowami na tej żółtej karteczce. To jest pierwsza strona tej trzeciej przedrukowanej publikacji. Ta broszura Survival under Atomic Attacks z 1950 roku mówi, że możesz przetrwać atak z użyciem broni jądrowej, nie posiadając do tego celu licznika Geigera, odzieży ochronnej czy specjalnego przeszkolenia. I sekretem przetrwania takiego ataku jest, po pierwsze, znać prawdziwe zagrożenie wynikające z użycia bomby atomowej, i po drugie, widzieć, jakie kroki trzeba podjąć, żeby się przed nim ochronić. Oczywiście mamy świadomość tego, że ta broszurka powstała w 1950 roku, czyli chwilę po wymyśleniu broni jądrowej. I jeśli jest napisane w sekcji, rozprawmy się z mitami, że broń jądrowa nie zniszczy Ziemi, no to mamy świadomość tego, że odnosiło się to stwierdzenie do arsenału, który posiadają Mocarstwa Atomowe wtedy. To chyba w dalszym ciągu jest prawda, ale po prostu musimy mieć na uwadze, że treści opublikowane 68 lat temu mogły się już troszkę zdezaktualizować. Zacząłem omawianie tej książki od tej trzeciej broszurki z 1950 roku, bo ona jest taka tak naprawdę najkrótsza, tak, to jest jej stosunkowo niedużo i ona zawiera tak najbar taką najbardziej skoncentrowaną informację o tym właśnie, co należałoby zrobić y w razie użycia broni atomowej i jakich zagrożeń z jej strony należy się obawiać, tak? Czy bardziej należy się obawiać wybuchu, fali uderzeniowej, poparzeń, czy radioaktywności, czy, czy choroby popromiennej. Książka natomiast zaczyna się od publikacji Fallout Protection. What to know and do about nuclear attacks z 1961 roku. To już jest broszura znacznie obszerniejsza, zawiera choćby takie schematy jakichś schronów przeciwatomowych, które sobie można urządzić na szybko w piwnicy, gdyby taka sytuacja się pojawiła. I na przykład zawiera bardzo ciekawą listę tego, co należałoby w zakresie różnych sprzętów i zapasów do takiego schronu zabrać. Gdzieś tutaj był taki ładny schemat, szukam go, szukam go. O, proszę bardzo. Zapasy i... dalsze zapasy. Będziecie sobie potem mogli zapauzować te fragmenty, żeby dokładnie to obejrzeć. Z kolei w środku tej książki mamy to, co być może część z Was będzie interesować najbardziej, mianowicie konkretne projekty, konkretne i bardzo szczegółowe projekty właśnie takich no troszkę zaimprowizowanych schronów, na przykład takiego, gdzie się ustawia coś w rodzaju dachu przy jednej ze ścian piwnicy, a następnie ten dach jak gdyby wzmacnia workami z piaskiem. Albo takiego schronu, czy też ziemianki ze stalowego przepustu drogowego. Oczywiście należy brać poprawkę na to, że wszystkie projekty, które są w tej książce publikowane są w imperialnym systemie jednostek, czyli w calach i stopach, w funtach i w stopach kwadratowych, no ale to chyba z użyciem Excela, czy nawet kalkulatora na Google da się dosyć łatwo przeliczyć. Z opublikowanych tutaj broszurek wynika taki dość optymistyczny obraz sytuacji, na zasadzie, że nawet jeśli broni atomowa zostanie użyta, to później jesteś w stanie dosyć szybko zrobić sobie taki zaimprowizowany schron, który ochroni cię przed efektem promieniowania z opadu radioaktywnego, który w wyniku użycia takiej broni powstanie. I mam wrażenie, że tego typu myśl przyświeca wszystkim amerykańskim poradnikom dotyczącym zabezpieczenia się przed efektami użycia broni jądrowej, bo tam oczywiście pokazywano projekty takich schronów, które można wykorzystać wykonać na zaś, ale również pokazywano projekty takich schronów, które można wykonać w sytuacji awaryjnej, kiedy nic nie zdołaliśmy zrobić innego. I myślę, że warto, żeby każda osoba, która interesuje się choć trochę właśnie zagadnieniem przygotowania się na wojnę jądrową, taką książkę sobie Zdobyła. Nie mówię koniecznie o kupowaniu tego konkretnie wydawnictwa, ale chociażby właśnie o ściągnięciu tych trzech części wchodzących w jego skład, których, do których odnośniki są w opisie pod filmem. Bo książka zawiera takie najbardziej podstawowe informacje, mało naukowe, jest napisana dosyć prostym językiem i myślę, że odpowiednio zdeterminowana osoba mogłaby sobie nawet to wklepać w całości do Google Translate, żeby zrozumieć o co w tych publikacjach chodzi. Poza tym te schematy dotyczące budowy schronów są, moim zdaniem, jak najbardziej czytelne również dla osób, które po angielsku nie są w stanie przeczytać ani jednego słowa. No, zakładając tylko, że są w stanie odczytać literki i przejrzeć stopy na cale, to myślę, że dadzą sobie radę ze wzniesieniem niektórych, przynajmniej prostszych schronów. Przedstawionych tutaj, bo na przykład tu jest takie, jak to słodnie nazwane, e, częściowo przysypane stalowe iglo. Proszę bardzo, powodzenia w budowaniu czegoś takiego. Naprawdę powodzenia. Jeśli ciekawi Was ogólnie tematyka przygotowania na przetrwanie ataku atomowego, to piszcie koniecznie w komentarzach. Będziemy wtedy wiedzieli, że warto jest opracować osobny materiał na ten temat, bo temat jest dość obszerny i dobrze byłoby go raz na zawsze dobrze opracować. Więc jak będziemy mieli od Was komentarze, to wtedy będziemy wiedzieli, że trzeba to zrobić. Pozostałe książki, które przywiozłem ze sobą z muzeum, będę się starał także sukcesywnie omawiać, czy to na kanale, czy na blogu. Dlatego gorąco zachęcam Was do zasubskrybowania naszego kanału, byście tych filmów nie przegapili. I do śledzenia naszego bloga, do którego odnośnik znajdzie się oczywiście tradycyjnie w opisie pod filmem. A my widzimy się mniej więcej za tydzień w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Hej!